słyszycie te dzwony, to Bazylika Świętego Antoniego w starożytnej Padwie ogłasza nam godzinę 16:55. Jesteśmy bowiem w Padwie, mieście założonym w północnych Włoszech dzisiejszych przez Wenetów w około 400 roku przed naszą erą. Dlaczego interesuje nas Padwa? Przede wszystkim dlatego, że w drugiej połowie XVI wieku przebywał tutaj polski magnat Jan Zamoyski i studiował tutaj na słynnym uniwersytecie, który później odwiedzimy. I podczas tych swoich wojaży spotkał młodego włoskiego, dobrze zapowiadającego się architekta o nazwisku Bernardo Morando. I powiedział mu tak: słuchaj, Bernardo. Jest interes do zrobienia. Interes? Tak. Ile można stracić? Co się pytasz, ile można stracić? Czy mnie natychmiast zapytujesz, ile można zarobić? Jedziesz ze mną do Polski, zostajesz całe życie, ale ja cię obsypuję złotem, a ty dla mnie zbudujesz miasto. Okej, powiedział Włoch i pojechali do Polski. I już po 2 miesiącach zaczęła się budowa wspaniałego renesansowego zamościa, które Bernardo Morando według pomysłu Zamoyskiego zbudował od zera. Zachęcam Was do obejrzenia naszego filmu o Zamościu, w którym szczegółowo wyjaśniamy, dlaczego Zamość powstał i na jakich warunkach i dlaczego Zamość nazywany jest Padwą Północy. A dlatego jest nazywany Padwą Północy, między innymi, że wokół całego rynku i starego miasta są właśnie stworzone tego typu podcienia, czyli takie arkadowe korytarze, w których umieszczony był handel, który chronił sprzedających przed zbytnim upałem i deszczem. I Bernardo Morando, który urodził był się w Padwie, przeniósł te rozwiązania żywcem do Zamościa. Te wespy są strasznie denerwujące. I dlatego Zamość jest polską Padwą, ponieważ Morando, gdy się rodził i gdy był młody, to widział te korytarze, te krużganki, te podcienia i zabrał je w swojej wyobraźni do Polski i stworzył Zamość dokładnie według tego samego planu. Co możecie zobaczyć dzisiaj na żywo, przenosząc się do Zamościa? Czyli obejrzycie ten odcinek i nasz poprzedni z Zamościa, a nawet dwa, i będziecie mieli pełny obraz tego, jak i dlaczego powstało to piękne polskie miasto. A teraz idziemy dalej. Italia nie jest krajem przyjaznym dla filmowców. W Padwie najsłynniejszym ambasadorem owego miasta jest święty Antoni Padewski. To jest jego bazylika, bazylika świętego Antoniego. Oczywiście nie wpuszczą tam z kamerą, nawet zdjęć nie można telefonem zrobić, bo od razu karabinieri konfiskują sprzęt. Absurd, no ale nic. Dlatego musimy to, co chcieliśmy zrobić w środku, powiedzieć Wam tutaj. A może kiedyś sami będziecie chcieli wejść i na własne oczy zobaczyć, jak to w środku wygląda. W każdym razie święty Antoni Padewski, patron rzeczy znalezionych, słynny. Jak ktoś coś zgubi, to zawsze modli się do świętego Antoniego, jeśli jest wierzący. Był tak naprawdę Portugalczykiem i nazywał się Fernando Martins de Buloes, czy jak to mówią po polsku, Ferdynand Bulon. Wstąpił on w wieku 25 lat do zakonu franciszkanów i przez 11 pozostałych lat życia był bardzo gorliwym franciszkaninem. Bardzo zdolnym mówcą, twórcą kazań, a w końcu został ogłoszony doktorem Kościoła. Zmarł zaledwie w wieku 36 lat, jak oni wszyscy w tamtych czasach, na chorobę zwaną opuchlizną żołądka, czy coś podobnego. No, dzisiaj się tego nie dowiemy na 100%, czy opuchliznę płuc, coś takiego. No w każdym razie w XIII wieku większość chorób była praktycznie nieuleczalna, więc 36 lat i pożegnał się z życiem. No ale zostawił po sobie ogromną spuściznę i jest pochowany on tutaj, w kościółku, na którym
zbudowano później tę potężną bazylikę. Ten kościółek, w którym znajduje się grób świętego Antoniego, nazywa się Chiesa Santa Maria Mater Dei, czyli Mater Domine, nie pamiętam dokładnie, czyli Święta Maria Matka Boża. Bazylika, która stoi za mną, jest wszechpotężna, ale trudno określić, w jakim stylu została zbudowana. Są tu elementy romańskie, są elementy gotyckie, na przykład rozeta na samym środku fasady, ale są też elementy renesansowe i bizantyjskie. Także nie jest to kościół jednorodny, tak jak w Polsce czy tam we Francji. Widzimy od razu, czy jest to kościół romański, barokowy czy gotycki, tylko jest taki miks różnego rodzaju stylów. Bardzo chcieliśmy Was wpuścić, zabrać z nami do środka, no ale krwawy reżim włoski nie pozwala na to. Więc pozostaje Wam nic innego, jak tylko przyjechać tutaj i zobaczyć to na własne oczy. A my ruszymy zaraz w dalszą podróż po skarbach Padwy. Mam nadzieję, że inne miejsca będą bardziej przyjazne dla turystów i filmowców i zobaczymy coś więcej niż tylko fasadę z zewnątrz. Dzisiaj w Padwie bardzo przyjemna temperatura, 37 stopni. Idealna na długie spacery, ale my dla Was wszystko. Należy jeszcze dodać, siedząc w tym pięknym dziedzińcu zacienionym bazyliki świętego Antoniego, że jednak widać tutaj duże cechy gotyku w tej bazylice, zwłaszcza w tej jego części, w tej arkadzie, jak widzicie, jest tutaj sklepienie krzyżowe, charakterystyczne dla stylu gotyckiego, no bo główna przebudowa kościoła odbywała się tutaj w wieku XIV. Natomiast święty Antoni, trzeba jeszcze dodać, że on żył w latach 1295-1331. Jest, jak wspomniałem, tutaj pochowany. Nie pozwalają nam sfilmować jego grobu. Natomiast jest on patronem nie tylko rzeczy zagubionych, ale również, a może nawet przede wszystkim, podróżników, dzieci, małżeństw i narzeczonych. Także jeżeli chcecie mieć dobrą żonę albo męża, to prosimy o, znaczy nie my prosimy, to byłoby warto pomodlić się do świętego Antoniego, jeśli akurat jesteście wierzący. W każdym razie kościół ten jest kolosalny, fenomenalny, a najsmutniejsze jest to, że nie dadzą nam go zobaczyć ze środka, ponieważ no, wejście bez kamery jest dla nas acelowe, że tak powiem. Ale przynajmniej będziecie wiedzieć, w jakich warunkach odbywa się tutaj zwiedzanie. A ściśle mówiąc, w jakich warunkach się nie odbywa zwiedzanie. Na koniec jeszcze dodam, że tutaj znajduje się polski akcent, kaplica, która była konsekrowana w roku 1607. Kaplica pod wezwaniem świętego Stanisława, ufundowana przez Polaków na pamiątkę polskich śladów w Padwie, głównie dlatego, że tutaj studiowało liczne grono Polaków. Z tego licznego grona mogę wymienić trzech kolosów. Mikołaj Kopernik, Jan Kochanowski i Jan Zamolski. I na pamiątkę tych czasów, w 1607 roku, konsekrowano kaplicę świętego Stanisława, która znajduje się właśnie tutaj, za tą ścianą. I idziemy dalej. Jednym z najwspanialszych elementów atrakcji Padwy jest słynny uniwersytet. Założono go w roku 1222. Był to drugi najstarszy uniwersytet we Włoszech i piąty najstarszy nadal istniejący uniwersytet na całej ziemi. Starszy jest tylko uniwersytet w Polonii, jeśli chodzi o Włochy. I właśnie profesorowie z Uniwersytetu Polskiego poszukiwali wolności akademickiej, wolności myśli. Założyli tu szkołę. Na początku składała się ona z dwóch wydziałów, najważniejszych. Prawa, rzecz jasna, i teologii. Potem doszły kolejne wydziały,
i uniwersytet rozwijał się poprzez kolejne stulecia. Sława jego dotarła również do Europy Środkowo-Wschodniej i bardzo wiele możnych rodów europejskich, w tym polskich, polskich, wysyłało swoich najlepszych synów do Padwy. Brał ojciec takiego gówniarza, młodego ordynata, i mówi: dziecko, ja cię uczyć każę, wyjeżdżasz do Padwy. I po 3 tygodniach podróży już był w Padwie, mógł się zameldować i zacząć naukę. Żeby wymienić choćby 3 losowo wybranych Polaków, którzy tu studiowali, to mówię tak. Mikołaj Kopernik, dosyć znany. Jan Zamoyski, dosyć znany. No i Jan Kochanowski, również dosyć znany poeta. Wszyscy oni dokładnie tu pobierali nauki, bo to jest najstarsza część uniwersytetu. Spójrzcie na ten dzieciniec, na te fulgi, na te krużganki. Wszystko to przypomina wam renesansowe elementy polskich zamków, na przykład Babelu, czy zamku w Baranowie, albo cudownego pałacu w Krasiczynie. Wszystko to są elementy włoskiego dziedzictwa, które zostały przez włoskich architektów, takich jak Bernardo Morano, przywiezione do Polski. Dzięki temu widzimy, jakie były związki Rzeczypospolitej z kulturą europejską. Wszystko, co w Polsce najlepsze, brało się stąd, z Italii. Polska zmanowała swoją kulturą dalej na wschód, na Litwę, na Ukrainę, na południe, na Mołdawię, na gospodarstwo i tak dalej. Nie braliśmy żadnych wzorców kulturalno-architektonicznych z dzikiego kraju moskiewskiego, a właśnie z Italii, prawo braliśmy z Niemiec. Także nie ma lepszego dowodu na to, że Polska pochodzi z Europy, jak ten wspaniały przykład owego Uniwersytetu Padewskiego. Dodam jeszcze, że studenci w Padwie byli podzieleni na 2 grupy. Studentów tych lokalnych, czyli południowoalpejskich, i przyjezdnych, czyli tych na północ od Alp, do których oczywiście zaliczali się i Polacy. Uniwersytet ma bardzo wiele budynków dzisiaj. Jest rozbudowane w różnych częściach Padwy, ale to jest jego lokalne kolegium Malius. Tak jakbyśmy się cofnęli, może nie w czasie, ale przenieśliśmy się z przestrzeni do Krakowa, do kolegium Malius, czyli najstarszej części. Tam tutaj jest najstarsza część Uniwersytetu Paderskiego. I to tutaj na 100% studiowali i przechadzali się Kopernik, Zamoyski i Jan Kochanowski. Także można nazwać Padwę drugim Krakowem, a równocześnie miastem, które było bezpośrednią inspiracją dla powstania Zamościa. Jak już wam zresztą wcześniej o tym mówiłem, ale trudno przechadzać się po takich dziedzińcach, nie wziąć tych wzorów i nie chcieć ich umieścić we własnym kraju. Dzięki temu mamy właśnie Zamość. Wizytę w Padwie kończymy elementem tak efektownym, niczym skok stocha na 250,5 metra w planicy. Ten niepozorny z zewnątrz budynek to jest jeden z najsłynniejszych adresów na całym świecie, jeśli chodzi o malarstwo. Kaplica Skrovenich w Padwie, zbudowana w pierwszym pięcioleciu wieku XIV. Poświęcona w 1305 roku, i w której to kaplicy, w prywatnej kaplicy rodziny Skrovenich, słynny włoski geniusz Giotto, najlepszy malarz XIV-wieczny na świecie,
stworzył niesamowite dzieło. Freski, które po tym, co dzisiaj zobaczyłem na żywo, mogą rywalizować z Michałem Aniołem i jego sądem ostatecznym ze stworzeniem świata w Kaplicy Sykstyńskiej a nawet z samym Rafaelem. Bo to, że są lepsze od Leonarda da Vinci, to jest jakby jasne z definicji. Wizyta kosztuje 10 euro. Cudem udało nam się dostać bilety na dziś, bo normalnie trzeba z dużym wyprzedzeniem zamawiać. I jak widzicie, tutaj przed wejściem do kaplicy jest takie specjalne urządzenie, takie specjalne pomieszczenie z urządzeniami multimedialnymi, gdzie opowiadana jest cała historia tego dzieła, ale jednocześnie jest to śluza powietrzna, która powoduje, że wnętrze kaplicy oddzielone jest od świata zewnętrznego. Ponieważ temperatura, spaliny, wydechy ludzkie z zewnątrz doprowadziłyby po pewnym czasie do całkowitej degradacji fresków, a tam bez przerwy jest utrzymywana taka sama wilgotność, taka sama temperatura, 19 stopni, dzięki temu freski są chronione. I tylko dlatego one się jeszcze utrzymują, bo wpuszczają tam tylko 6-7 osób jednocześnie, żeby ten dwutlenek węgla i para wodna nie unosiła się i nie niszczyła sufitu ani ścian. Tą kaplicę wybudował Enrico z rodu Scroveni, aby przeprosić Boga za grzech ojca o imieniu Reginaldo, który był lichwiarzem. Pożyczał forsę na procent. Był to wtedy największy grzech, jaki można było zrobić. Zabicie własnej teściowej to było nic w porównaniu z tym, żeby ktoś komuś pożyczył florena, a kazał mu oddać dwa. Dlatego na przykład w Polsce tylko wyznawcy judaizmu mogli parać się lichwą, gdyż chrześcijanin za to mógł być potępiony. No i żeby przeprosić Boga za grzechy tatusia, który zostawił mu fortunę dzięki tej lichwie, kazał zbudować tę oto kaplicę i zaprosił najsłynniejszego ówczesnego malarza, czyli Giotta, żeby mu machnął jakieś malunki. Giotto stworzył freski, przez 5 lat je malował, 1301-1306, a to wszystko, o czym mówię, okraszamy wam teraz ujęciami z wewnątrz, bo można w środku robić zdjęcia i można nawet filmować, tylko nie wolno używać żadnych statywów, lamp błyskowych i tak dalej. Głównym motywem tej kaplicy jest 36 scen umieszczonych po połowie po obu ścianach. Pierwsze dwa górne piętra dotyczą życia Joachima i Anny, czyli rodziców Maryi. Po drugiej stronie jest życie Maryi, a dwa pozostałe pasy, czyli 24 freski, przedstawiają życie Jezusa. Od narodzin, właściwie od zwiastowania, po jego wniebowstąpienie. I Giotto po prostu zawarł tutaj wszystko, co inni malarze usiłowali zawrzeć w innych dziełach. Zrobił tutaj i Ostatnią Wieczerzę, tak zwana Ultima Cena po włosku. I nie tak jak Leonardo, że ustawił wszystkich przy stole, jakby się do zdjęcia komunijnego ustawiali, tylko wszyscy siedzą przy stole normalnie po obu stronach, naturalnie. Jest też na ścianie prezbiterium, czyli tu, nie, z drugiej strony, jest fenomenalna scena sądu ostatecznego, bardziej brutalna niż to, co Michał Anioł w Kaplicy Sykstyńskiej stworzył. Zresztą widzicie teraz zdjęcia, jak te diabły brutalnie obchodzą się z tymi grzesznikami. Cała kaplica jest utrzymana w tonie koloru niebieskiego, który symbolizuje mądrość Boga, koloru białego, który symbolizuje samego Boga, koloru czerwonego, czyli miłość, oraz różowego, czyli nadziei. Ale najciekawsze, moim zdaniem, są te fragmenty, w których Giotto maluje elementy architektoniczne, czyli łuki, dające nam wrażenie trójwymiarowości. Wydaje nam się, że tam jest rzeczywiście wnęka, a to jest tylko i wyłącznie fresk. Ale o tym, jak powstaje fresk, opowiemy wam podczas wizyty na przykład we Florencji. I w ogóle przewodniczka powiedziała nam, bardzo miła pani, że Leonardo da Vinci bywał tutaj, oglądał to i inspirował się, ale na 100% wiemy, że Michał Anioł po obejrzeniu Sądu Ostatecznego postanowił taką samą scenę odmalować w Kaplicy Sykstyńskiej. Ta ściana jest troszeczkę mniejsza niż Kaplica Sykstyńska, ale ta moim zdaniem ma więcej brutalności, którą bardzo sobie cenię w malarstwie i w ogóle we wszystkim. Zwieńczając tą wizytę, należy jeszcze wspomnieć o tym, że podobnie jak w omawianych przez nas wcześniej kolumnach w strzelnie, tutaj zastosowano ten sam motyw.
Jako i tam w Polsce jest jedna kolumna z cnotami, a druga z odpowiadającymi im wadami, tak tutaj na jednej ścianie są wymalowane postacie, które reprezentują sprawiedliwość, prawdomówność, miłość, wierność i tak dalej. Tak po drugiej stronie są postacie symbolizujące krzywoprzysięstwo, kłamstwo, niesprawiedliwość, obmowę, zawiść i tak dalej, i tak dalej. Ale żeby szczegółowo to wszystko zobaczyć, musicie przyjechać tutaj. To jest najważniejsza rzecz, jaka istnieje nie tylko w Padwie, ale w całych północnych Włoszech. Ja tu dzisiaj jestem pierwszy raz w życiu i jestem zszokowany geniuszem Giotta. A to jeszcze nie wszystko, co Giotta będziemy widzieć podczas tej podróży, bo wejdziemy na dzwonnicę Giotta we Florencji już za parę dni. Padwa. Wieczorem po tytanicznej pracy filmowca doszliśmy do niezwykle wysoko ocenianej lokalnej restauracji, gdzie wziąłem sobie pizzę gorgonzola e speck, czyli ser gorgonzola i boczek. Pyszne i wino della casa do tego, czyli domowe. Ja nigdy nie zjem. Aż że Kubuś zje. Niech żyje słoneczna Italia. Musieliśmy wręcz uciec z restauracji Ristorante Pizzeria Ali Eremitani, czyli z tego co rozumiem wszyscy eremici. Ci, co sami żyją, jak oni się nazywają? Pustelnicy. Wszyscy pustelnicy. Czyli ja. Sami pustelnicy. Czyli ja. Wesoły eremita. Właściciel restauracji. Mimo tego, że pizza, jaką jadłem z serem gorgonzola i z szynką była najlepszą, jaką w życiu jadłem, to jeszcze zatrzymał nas i zmusił nas do wypicia darmowych drinków i zjedzenia fenomenalnych lodów z sokiem cytrynowym. Także jeżeli jesteście w Padwie i zobaczycie, że jest restauracja Ali Eremitani, walcie tu jak wiem, ponieważ nic lepszego w tym mieście, jak mnie mam, nie zjecie. Ali Eremitani. Musicie tu być.